Dzień dobry. Dobry dzień. Nazywam się Piotr Szymczak. Przyjechałem z Polski, z tego największego regionu sadowniczego, czyli okolice Grójca. Mnie zowut Piotr Szymaciek. Ja przyjechał z samego большого regionu Polski, w którym rozmieszczono samo большое количество садов. Это район города Грудец. Prowadzę gospodarstwo sadownicze o powierzchni na chwilę obecną 18 hektarów. Głównie produkuję jabłka. U mnie swoje gospodarstwo, które zajmuje площадь 18 hektarów. W основном ja zajmuję się produkcją jabłek. Chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, jak są cięte jabłonie w moim sadzie i również o tym, jak cięte są generalnie w Polsce. Jaki system jest najpopularniejszy, a jest to system klik. Ja chciałbym rozkazać, jakim образом ja obrzezaję drzewa w swoim sadu, a także o tym, jak w ogóle obrzezaję drzewa w Polsce. Ta система имеет такое специальное название клик. Generalnie nazwa klik i to, o co chodzi w systemie klik, opiera się o to, że corocznie przycinamy gałęzie na jednorocznym przyroście. Основой этой системы является то, что мы каждый год обрезаем однолетний побег. Ten system został opracowany, można powiedzieć, że w Holandii, stosowany jest w całej Europie. Система эта была разработана в Голландии и применяется уже широко сейчас во всей Европе. Polecany jest raczej do sadów intensywnych o dużej produkcji i służy on temu, aby utrzymać wzrost drzew w jakichś rozsądnych granicach. Система эта применяется в садах интенсивных в основном и главная цель применения системы обрезки это уменьшить, сократить рост деревьев. Nie widać tu zbyt dobrze, dlatego będziemy w miarę szybko mówić, a myślę, że dużo więcej uda się pokazać w sadzie. Nie очень хорошо видно, поэтому мы постараемся говорить здесь минимум, а все остальные вопросы, более детальная информация будет подана вам в саде. Oczywiście zaczynamy od drzew, które są młode, które sadzimy w polu. Конечно, начинаем с молодых деревьев, тех деревьев, которые мы посадили на участке. Sadzimy raczej dobre drzewa, to znaczy drzewka, które są rozgałęzione. Staramy się sadzić хорошие деревья, то есть те деревья, у которых уже сформирована небольшая система веток. Drzewka po posadzeniu mają oczywiście osłabiony system korzeniowy. Понятно, что после посадки деревья имеют ослабленную корневую систему. Gałęzie, czy to jest ta część nadziemna, nie jest osłabiona, jest w całości w takiej formie, jak była w szkółce. Верхняя часть ветви, которая находится над землей, не ослаблены. Они примерно имеют такой вид, который у них был, когда они находились в рассаднике. Często dzieje się tak, że po posadzeniu drzewek gałęzie ogołacają się z liści. Часто происходит следующее, что после посадки деревья сбрасывают листья. Пуста гаунч, тут я показываю. Видим сейчас здесь пустую ветку, которую я сейчас показываю. Oczywiście jest to bardzo niekorzystne dla produkcji. Конечно, для урожая, для урожайности это является не очень полезным. I tu właśnie na tym zdjęciu przedstawiona jest gałąź na drzewku, które po posadzeniu nie zostało przycięte w ogóle. I здесь на фотографии видите деревце, которое после посадки совсем не проводило с ним никакой обрезки. Jest ogołocona gałąź, tylko na końcu pędu. Widzicie, совершенно практически пустую ветвь, на конце которой только находится несколько листочков. Dlatego poleca się po posadzeniu drzewek, jeżeli te dolne gałęzie są stosunkowo długie, żeby zacząć je przycinać właśnie na jednorocznym drewnie na klik. I rekomendujące po takie drzewie
обрезать по системе клик. На tym zdjęciu jest przedstawione takie drzewko, które po posadzeniu pęd został przycięty na jednorocznym drewnie właśnie na klik. Вот здесь вы уже видите на фотографии дерево, как оно выглядит после обрезки на однолетнем побеге по системе клик. Efekt jest taki, że wywołaliśmy reakcję wzrostową na końcu pędu. Reakcja, здесь вы видите следующую, что после того, как мы произвели обрезку, у нас получился прирост. A przed miejscem przycięcia pojawiły nam się pomki kwiatowe. A перед местом обрезки у нас появились генеративные почки. Co ważne, to cięcie, ten system cięcia powoduje jeszcze, że te gałęzie nam sztywnieją, robią się takie bardziej twarde, nie przewisają. I rezultatem, który dostygается w rezultacie применения системы, является to, что ветки становятся более твердыми, более упругими. Na młodych drzewach w dolnej części korony może być 5 do 7 takich konarów gałęzi podstawowych. На молодых деревьях в нижней части может быть от 5 до 7 таких толстых основных веток. На старших деревьях это становчо за дуже. На более старших деревьях таких веток уже очень много. Jeżeli закупим добрый материал, ładne drzewka с dużą ilością rozgałęzień, należy odpowiednio wcześnie zacząć wycinać te podstawowe gałęzie. Если мы купили хорошие саженцы, у которых достаточно хорошо развита система веток, то нам, к сожалению, нужно начинать обрезать эти ветки. Если будем ждать слишком долго, будет это с большой некорыстью для деревьев. Если мы промедлим немножко, это не принесет деревцам ничего хорошего. Тут по левой стороне снимки деревка, которое было оставлено без чинения слишком долго. I tych pędów po prostu jest za dużo, są one już zbyt grube. Z lewa widzicie drzewo, na którym nie przeprowadziło się bardzo długo nikakiej obrezki i ветki, które sformowały się, stają się już bardzo tłustymi. Po jakimś czasie, po roku, dwóch, może się okazać, że trzeba wyciąć kilka gałęzi, co już nie będzie dobre dla siły wzrostu tego drzewa. И через несколько лет может оказаться, что вы просто вынуждены будете полностью обрезать эти ветки, что, конечно, не приносит деревцу никакой пользы. Если вытнем слишком много в одном году, дерево будет очень сильно росло в следующем году. Если в течение одного года мы удалим большое количество ветвей, то мы тем самым усилим рост дерева достаточно сильно в следующем году. I tu jest właśnie taka sytuacja, pędy pozostawione zbyt długo. Вы видите сейчас на фотографии ситуацию, когда оставлено было, ждали с обрезкой очень долго, и вот что получилось в эффекте. Generalnie w wyższej czy w środkowej części korony drzewa należy usuwać te pędy zbyt grube. В средней части дерева обязательно нужно удалять ветки, которые являются сильно толстыми. Przewodnik drzewka po raz pierwszy przycinamy, kiedy osiągnie wysokość podpory. Первый раз мы обрезаем проводник, когда дерево будет равно по высоте подпоры. Również tym systemem na klik, czyli na jednorocznym przyroście. Опять продолжаем применять систему клик, то есть обрезание осуществляем на однолетнем побеге. Tu na tym zdjęciu widzimy już przycięty pęd. На фотографии видите уже после обрезки, как это выглядит. I tu nastąpi reakcja wzrostowa. Poniżej tego pędu wybiją nam 2-3 pędy skierowane raczej ku górze w pierwszym roku. I после обрезки мы увидим, что появятся побеги, которые будут, скорее всего, направлены вверх, и количество будет где-то 2-3. W kolejnym roku tu widzimy, gdzie były te pędy, które się pojawiły. 1, 2, 3. Na следующий год вы видите, что те побеги, которые появились раньше, как мы говорили, где-то около 3 штук.
i w kolejnym roku zmienili swoje направление. I na следующий год wycinamy te pędy, które były skierowane poniżej na krótko. Потом мы на следующий год вырезаем те побеги, которые были коротко обрезаны. A jeden przycinamy dłużej, również na klik. Widzicie Państwo, wszystkie te cięcia są na jednorocznym drewnie. I все прошу обратить внимание, что всю обрезку мы производим на однолетних побегах. Niżej, z racji tego, że tu była ta silniejsza reakcja wzrostowa. Ниже, поскольку вот в этом месте, которое я показываю, была такая сильная реакция роста. Tu był wzrost słabszy i już są ładne poziome pędy. Сейчас то, что я показываю, тут уже рост был немножко сильнее. Видите, какие образовались побеги. I tym systemem możemy utrzymać wzrost drzewa na odpowiedniej wysokości przez wiele lat. Используя эту систему, мы можем придержать, так скажем, рост дерева на одном и том же уровне в течение многих лет. По левой стороне кильку-летнее древко, чем-то системой клик. Слева вы видите дерево, которому несколько лет, которое обрезалось с использованием системы клик. И показує місця чинча на клик. Показываю те места, в которых производилась обрезка клик. Так. И następne по правой стороне еще старше древо. Również utrzymywane systemem cięcia klik. Справа дерево, которому больше лет, но при его обрезке тоже использовалась данная система клик. Mamy dwa rodzaje pąków, którymi zakończone są pędy. Перед вами два вида почек, которыми заканчиваются побеги. Pąki liściowe i pąki kwiatowe. Вегетативная почка и генеративная почка. Jeżeli drzewo rośnie zbyt silnie, w przewadze są te pędy zakończone pąkami liściowymi. Если дерево очень быстро растет, то оно имеет побеги, которые в основном, которые заканчиваются вегетативными почками. Te pędy w środkowej i wyższej części korony są dla nas niekorzystne. Такие побеги, которые оканчиваются вегетативной почкой и находятся в средней или верхней части дерева, нам не нужны. Ja zrobiłem zdjęcie w zeszłym tygodniu takich pączków. На прошлой неделе я сделала фотографию, видите, таких почек. Po lewej stronie jest pąk liściowy, po prawej kwiatowy. Z lewa wegetatywna pośka, z prawa generatywna. Proszę zwrócić uwagę, że na odmianie ligol pąk liściowy prawdopodobnie będzie co najmniej uszkodzony, jest brązowy wśród. Посмотрите, пожалуйста, это сорт лиголь. Скорее всего, на фотографии видно, что эта вегетативная почка будет повреждена, потому что видно такой немножко коричневатый оттенок. Co wyrasta z pędów, które są zakończone poszczególnymi pąkami, liściowym czy kwiatowym? Co wyrasta z pączek, o których wspominałem, z wegetatywnej i generatywnej pączki? W tym miejscu ten pęd był zakończony pąkiem kwiatowym. Tam, gdzie pokazuję, w tym miejscu, tu była generatywna pączka. Widzimy, że ten pęd, na tym pędzie po pierwsze był już owoc, po drugie, jego wzrost jest słaby. Widzimy, że na tym pobiegu już były frukty i rost dostatecznie słaby. Takie gałęzie są najbardziej wartościowe dla produkcji jabłek dobrej jakości. Bo te wiertki являются самыми лучшими dla tego, żeby na nich wyrosły frukty, które będą mieć очень wysokie качество. Tu pęd, który był zakończony pąkiem liściowym. Перед вами ветка, побег, который оканчивался вегетативной почкой. Tu był pąk liściowy. Здесь находилась почка. Z niego będzie zawsze wzrost o wiele silniejszy. Здесь мы будем всегда наблюдать очень сильный рост побега. Takie pędy są mniej korzystne. Эти, ну, уже являются для нас не такими полезными, как предыдущие. Tak jak pokazywałem już wcześniej, piętra podstawowe, gałęzie piętra podstawowego, czyli tak zwanego stołu. Jak ja już pokazywałem раньше, główne wietki niżniego jarusa, tak nazywamy stół. Rozpoczynamy ciąć na klik, kiedy no,
kiedy gałęzie osiągną odpowiednią długość i w pierwszym roku staramy, czy przy pierwszym cięciu staramy się wyciąć mniej więcej 1/3 tego pędu. No, zaczynamy obrezać te wierki, kiedy oni już mają określoną длину, i zaczynamy z tego, że wyrzucamy примерно 1/3 wietek, które tam znajdują się. Tu podobnie jak w przypadku wierzchołka, również następuje reakcja wzrostowa po takim cięciu. Точно такая ситуация, как мы наблюдали на верхушке. После обрезки наступает очень сильный интенсивный рост. No, wzrost silny jest na, w końcowej części pędu, nie w środku pędu. W основном реакция роста наблюдается не в серединной части, а именно на конце побега. W środkowej części pędu jest wzrost słaby lub umiarkowany i wiążą się tam większe ilości pąki kwiatowe. Посередине там уже рост не такой сильный, и большей частью там образовываются генеративные почки. Tu pokazuje pierwszy raz, gdzie był wykonany. Сейчас я показываю там, где первый раз была обрезка клик. Tu wydaje mi się, że drugi rok. Тут мне кажется, что на второй год здесь происходила обрезка. Trzeci rok. И здесь третий год. I czwarty rok. I czwarty rok. Widzicie kilkuletnią gałąź, która przyrosła nam zaledwie o kilkadziesiąt centymetrów. Wy widzicie już wietkę, która kilka lat i za to время jej rost uwielbił się, jej длина uwielbił się tylko gdzieś na 10 centymetrów. W każdym roku na tej gałęzi mamy ładne owoce. Każdy rok na tej wietce u nas znajdują się bardzo dobre frukty. Gałąź nam nie przewisa, jest sztywna. Tam, gdzie jest, znajduje się ta gałąź tam, gdzie chcemy, żeby było. Da, wietka nie prowisaje i miejsce jej nachodzenia именно to, które nam нужно. I более твердая и упругая она. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tak zwane okno. Na co ja chciałbym zwrócić wasze внимание, to tak nazywane okno. Jest to część drzewa w środkowej części korony nad piętrem tych gałęzi podstawowych, nad tak zwanym stołem. To część drzewa, która znajduje się w środku krony, именно nad основными ветками, które my nazywali stół. Staramy się wyciąć stamtąd większość gałęzi. Zostawiamy tylko krótkie gałęzie i sęczki. My все время стараемся вырезать все ветки, które находятся w tej części, оставляя tylko возможно маленькие и коротенькие. W ten sposób zapewniamy dobre doświetlenie dobrej części, dolnej części korony. Takim образом мы добиваемся того, что освещение нижней части крони у нас является хорошим. Okazuje się, że nie tracimy tej części w żaden sposób dla produkcji. Оказывается, что мы не тратим эту часть крони для получения фруктов. Pędy, które znajdują się wyżej, a na której pojawiają się owoce, częściej nam przewisają i zapełniają tą część korony. Część korony, która znajduje się wyżej, te pobiegi, wietki przewisają i oni faktycznie nam nie umniejszają ilości połączonych plodów, a zapełniają to tak nazywane puste miejsce, okno. Tu zdjęcie od mojego sąsiada. To fotografia, którą ja zrobiłam swojego sąsiada. On nie przycina drzew systemem klik. On nie obrzeza drzew w systemie klik. Widzimy bardzo silny wzrost na wierzchołku drzewa. Tu też była wykonana tak zwana amputacja. Da. I my widzimy tutaj очень большой рост веток i była co? Amputacja. No była tak, można сказать, использована była проведена ампутация. Chodzi o to, że drzewo było ucięte na bardzo grubym, na starszym drewnie po prostu. Da. Смысл в том, что обрезка была произведена не на однолетнем побеге, а на старом. И вот такая появилась эффект. Takie cięcie skutkuje bardzo, bardzo silnym wzrostem. I такой вид обрезки привел к тому, что вы видите на фотографии. Очень, очень сильный рост побегов. Na młodych pędach zawsze są owoce lepszej jakości. Na młodych pobiegach, na młodych wietkach wy możecie widzieć, zawsze znajdują się plody lepszego jakości. Na takich drzewach, na młodszych pędach po prostu jest więcej światła. Na takich drzewach po prostu więcej światła.
takie owoce są lepiej chronione, lepiej dopryskane. W stabilnym wzroście lepsze są efekty przerzedzania. I na takich drzewach, gdzie idzie taki umierany, скажем, stabilny rost, lepsze będą i rezultaty przerzedzania. Zawsze tniemy na czop. Всегда обрезаем так, чтобы у нас оставался сучок. Robimy to dlatego, że chcemy uzyskać z tych czopów nowe pędy, wymusić pojawianie się nowych pędów. Это мы делаем для того, чтобы из этих сучков у нас появились новые побеги. То есть мы как бы заставляем дерево производить в этом месте новые побеги. Częściowo w ten sposób chronimy też pień przed infekcją, chorobami drewna i kory. Частично мы можем сказать, что тем самым мы еще и защищаем дерево от всевозможных болезней. Нектрия, неонектрия. Да, нектрия, неонектрия, например. Jeżeli infekcja nastąpi tu, to ma jeszcze sporo do przebycia do przewodnika. Если инфекция появляется в месте, которое показывает, то еще есть определенное расстояние до проводника. Это таким образом защищает тоже дерево от болезней. Gdybyśmy cięli na gładko, jeżeli tu się pojawi infekcja, to można powiedzieć, że cały przewodnik jest już porażony. Jeśli byśmy tego nie robili, to u nas by infekcja zrazu popadała do drzewa i wszystko drzewo byłoby zarażone. Cięcie na czop również starych gałęzi, grubszych. Jeśli widzi na fotografii, то старые ветки, более толстые, тоже обрезаются так, чтобы оставался сучок. Появляется нам ладна гаунш под добрым кутом. Вы видите, что появилась очень хорошая ветка, и самое главное, что она расположена под хорошим углом. Oczywiście, jak to bywa w naturze, nie zawsze jest idealnie i często pojawiają się też niekorzystne. Да. Ну, в природе ничего не может быть идеальным, поэтому кроме этих веток, которые мы назвали хорошими, появляются и другие, которые направлены не туда, куда нам нужно. Тут również przycięcie на клин, bardzo ładne pędy. Здесь вы тоже видите, что в результате обрезки на клин появились новые, очень хорошие ветви. Тут мой сад, тянутый системой клин. Это мой сад, который был подрезан по системе клик. По левой Лигол, по правой обмена Empire. Да, вы видите слева сорт Лигол и справа сорт Empire. То, на что хотел бы обратить внимание, то, что повыше пентра стола не видать грубых старых гаванч. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что выше расположение ветвей стола вы не видите абсолютно никаких толстых starych wiedek. Co jeszcze? Na ligolu po lewej jest bardzo dużo młodych, atrakcyjnych pędów. Da. I z lewa na drzewach sorta ligol wy możecie widzieć bardzo dużo młodych, bardzo dobrych pobiegów. Nie ma wyżej gałęzi starszych niż 3 lata. Wyżej nie jest ветwi, którym больше 3 lat. Widać też okno. No, można widzieć okno, так называемое окно, о котором мы говорили. На телевизоре. Да, видно не на экране, но больше лучше видно на телевизорах. Oczywiście клик на верхолку и клик на гаванжах пентра подставового, чили стола. Конечно, вы можете видеть клик есть на верхушке дерева и обрезание по системе клик на ветвях так называемого стола. Byłem kilka razy na Ukrainie i prowadziłem też pokaz cięcia. Я уже несколько раз был в Украине и уже несколько раз проводил презентации обрезки деревьев. И то, что хотел бы, то на что хотел бы обратить внимание, то, что в многих садах на Украине, где дерева посажены сбит глубоко. И что во многих местах на Украине я обратил внимание, что деревья посажены очень глубоко. Не есть возможно даже увидеть подкладку. Даже невозможно увидеть подщепу. Im podkładka wystaje wyżej nad ziemię, tym większy jest jej wpływ na drzewko. Czym wyższa podkładka, to znajduje się nad poziomem ziemi, tym większe jej wpływanie na drzewo. Jeżeli jest zakopana pod ziemię, to można powiedzieć, że drzewo
rośnie bez podkładki. Jeśli podkładka zakopana w ziemię, to można powiedzieć, że jej efekt nul, że drzewo rośnie bez niej. Optymalnie. Takie podściepa, tak? Podściepa, ja ukraiński piszę. Optymalnie 15-20 cm nad ziemią nawet. Примерно самая оптимальная высота это 15-20 сантиметров над уровнем земли. Тут ходит мне о месте, где кончится подкладка, а начинается отмена шлагбаума. Это как раз я говорю о том, что где заканчивается подбой и где начинается уже плодородный сорт. Тут отмена гала 4-летняя. Это деревья, которым 4 года, сорт гала. Jak Państwo wiecie, czy też no, myślę, że na pewno wiecie, na krzywych drzewach nie rosną krzywe jabłka. Tak. No, ja myślę, że Wy znacie i, конечно, согласны со мной, że na krzywych drzewach nie rosną krzywe jabłki. Dlatego no, na pewno nie chodzi o to w cięciu drzew, żeby drzewa ładnie wyglądały, ale żeby rosły na nich ładne owoce. Поэтому главное в обрезке, я думаю, что вы это понимаете, это не то, чтобы деревья должны красиво выглядеть. Главное, чтобы на них росли красивые плоды. Подсумование крутки. Коротко подытожим то, о чем мы говорили. Система обрезки клик. Так. Тен систем есть простый, универсальный. Система простая, универсальная для экономии времени, я думаю. Czytajcie, tak? Dzięki temu systemowi możemy utrzymać wzrost drzewa w tych granicach, systemie, na jakich nam zależy. Dzięki tej systemie my możemy utrzymać wzrost drzewa na tym poziomie, który nam potrzebny. Przy tym systemie mamy lepszą jakość i lepsze wybarwienie. Tak. Lepsze jakość plodów, lepszy cwiet. Stabilniejsze planowanie. I bardziej stabilny urażaj. To ze względu na to, że każdego roku wymieniamy gałęzie. To происходит потому, что фактически каждый год мы меняем ветки. Środek i górna część korony składa się z mieszaniny jednorocznych, dwuletnich i kilku trzyletnich gałęzi. Средняя и верхняя часть кроны это такая как бы смесь однолетних, двулетних и трехлетних веток. Ten system, jeżeli już pracownicy wiedzą jak ciąć, jest szybki. I ta система обрезки, jeśli работники уже имеют опыт, знают, как это делать, является достаточно быстрой системой. Myślę, że mało osób z Państwa obcina w całości swoje sady własnoręcznie. Да. Я сомневаюсь, что большинство из вас самостоятельно производит обрезку полностью во всех садах. A ten system po nauczeniu się tych kilku podstawowych zasad jest łatwy do przekazania komuś, łatwo nauczyć pracowników tego systemu. A система, поскольку она является достаточно простой, если усвоить несколько основных принципов, по которым эта система работает, то эта система является такой, которая легко научить ваших работников. Это не займет у вас много времени и не будет сложным. Chciałem jeszcze, to będzie koniec tej prezentacji. Tak, koniec prezentacji. To jest tyle teorii. Oczywiście wiem o tym i Państwo też pewnie wiecie, że na podstawie obrazków z książki nie można nauczyć się obcinać drzew. To wszystko teoria i ja myślę, że Wy rozumiecie, że na podstawie kartinek, które jest w książce, nie można nauczyć się obrezać drzewa. Dlatego jeszcze pójdziemy do sadu. Ale chciałbym jeszcze dodać kilka słów. Tu organizatorzy poprosili mnie, żeby powiedzieć kilka słów o sytuacji na rynku jabłek w Polsce. Organizatorzy poprosili mnie, żeby ja сказал несколько słów o sytuacji na rynku jabłek w Polsce. W ciągu, myślę, ostatnich 2 tygodni jest większe zainteresowanie jabłkami. Последние буквально 2 недели я могу сказать, что заинтересованность яблоками выросла в Польше. Яблок экспортовых. Мы говорим о яблоках экспортовых. Я говорю об экспортных яблоках. Цена яблок в случае таких подставовых отмен, как Champion, Legal, Gloucester. Я говорю об таких основных сортах. Это Champion, Legal и Gloucester. Взросла в этой хвиле до около злотовки. Цена выросла до 1 злотого. Примерно где-то до 7 гривен.
6,5-7 гривен. Один злотый примерно. I to jest cena, którą sadownik otrzymuje już do ręki. Это цена, которую садовник получает уже на руки. W poniedziałek sprzedałem swojego glostera i część szampiona do firmy, która sama sortuje, sama konfekcjonuje jabłka. В понедельник я продал яблоки, которые у меня были, чемпион и чемпион и глостер, продал на фирму, которая сама занимается сортованием яблок. Chcieli też sami przyjechać po te jabłka. Даже ситуация такая, что они уже даже хотели сами приехать за яблоками. Także widać, że jabłka są poszukiwane. Ну так видно из ситуации, что потребность яблоков начала расти. I tendencje są raczej wzrostowe, jeżeli chodzi o ceny. И как хотел сказать вообще о тенденциях, то скорее всего, что цена будет расти. Gala, Jona, Prince, Golden, oczywiście cena jest sporo wyższa. Jeśli my mówimy o startach Gala, Golden Prince, Jona Prince, to cena koniecznie wyższa na mnogo. Co jeszcze? Chciałem dodać o preparatach, które są stosowane w Polsce. Jeszcze chciałem trochę dodać o preparatach, które przymieniają się w Polsce. Oczywiście są to również preparaty organizatora. To конечно preparaty, które производятся организатором naszej встречи. W bardzo wielu sadach, czy też w większości w okresie kwitnienia stosowany jest na przykład chorus. W большинстве садов, я даже бы сказал, практически во всех садах в период цветения используется препарат хорус. Wręcz szablonowo w każdym roku w przypadku silnych infekcji i wyższych temperatur niezbędny jest preparat z korem. I no, jakby to już stało tradycją, takim można powiedzieć szablonem, w przypadku wyniknięcia infekcji przymieniany jest preparat z korem. Oczywiście na miodówkę w gruszach w późniejszym terminie niż taka wczesna wiosna jedynym można powiedzieć preparatem skutecznym jest Vertimid. Медовка это медяница, то применяется препарат Vertimid. I coraz więcej sadowników przekonuje się również do stosowania preparatu Switch w okresie przedzbiorczym. I z każdym годом все больше и больше производителей склоняется к тому, что необходимо использовать препарат Switch в период перед сбором урожая. Mam dwóch braci i u nich są duże plantacje, mają duże plantacje malin. Dla nich podstawowym wręcz produktem jest switch w ochronie przed szarą pleśnią. У меня два брата, они занимаются выращиванием малины, и я могу сказать, что для них основным препаратом от серой гнилизны является препарат switch. Так. Не обходится. И то wszystko о яблонях. Chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów o czereśniach. Это все, что я хотел сказать про яблони. Еще сейчас несколько слов о черешнях. Niestety nie miałem zbyt dużo czasu, żeby przygotować dobrą prezentację o czereśniach. К сожалению, у меня не было очень много времени, чтобы приготовить такую хорошую презентацию о черешнях. Nie jestem też jakimś wielkim specjalistą od cięcia czereśni. Да, и я не могу сказать, что я такой очень уже там квалифицированный специалист по обрезке черешен. No byłem w sadzie, zrobiłem kilka zdjęć ciekawych rzeczy, które zauważyłem w sadach czereśniowych. No ja był w sadu, zrobiłem kilka fotografii, na których te interesujące momenty, które ja tam zamieściłem. To ważne i od czego trzeba zacząć rozmowę o cięciu czereśni, to kiedy przeprowadzać cięcie czereśni. Jeśli my mówimy o obrezce czereśni, to очень ważnym jest moment, kiedy именно my должны производить обрезку. Jest dużo teorii na ten temat. Kiedy ciąć? Teorii istnieje ogromne количество. Kiedy? Kiedy my должны проводить обрезку? Większość naukowców sugeruje, że najlepszy jest termin po zbiorze owoców. Большая часть ученых предполагает, утверждает, что самое лучшее время это после сбора урожая. Część sadowników też, między innymi z braku czasu. W terminie po zbiorze owoców? Część sadowników z tym zgadza,
и главным таким аргументом является то, что в другое время у них нет времени. Но немножко, прошу прощения, не совсем я поняла. То есть после сбора урожая, наоборот, у садовников нет времени заниматься этим, поэтому они переносят обрезку на раннюю весну. Но что jest najważniejsze в obu tych przypadkach, żeby była odpowiednia pogoda do przeprowadzania cięcia czereśni? No, самое важное в обоих случаях, чтобы была соответствующая погода. Сухо przede wszystkim. Должно быть прежде всего сухо. Żeby nie trafić na okres, gdzie występują opady. Чтобы ни в коем случае это был период, когда у нас дожди. Oczywiście wiecie Państwo, że to dlatego, że czereśnie są bardzo podatne na różne infekcje chorobami drewna. No, основная причина, почему мы все-таки должны выбирать сухую погоду, потому что вы знаете, что черешни очень подвержены инфекциям. Tu sad z wyraźnym przewodnikiem, ale sad źle cięty lub w niektórych latach w ogóle nie cięty. Na fotografii widzicie sad, w którym или обрезка проводилась неправильно, или не проводилась вообще. Wiele grubych gałęzi, starych gałęzi, silnie rosnących do góry. Да. Видите большое количество старых, толстых ветвей, которые растут вверх. Nie jest to dobry przykład dla drzew czereśni. Это не очень хороший пример для черешен. To, co można robić na czereśniach, to oczywiście ciąć gałęzie nawet niżej, ale ważne, żeby ciąć na długie lub bardzo długie czopy. Очень важно, что можно в черешнях обрезать ветки, которые находятся ниже, но условие необходимое, то, что вы должны оставлять сучок достаточно большой длины. Nawet jeżeli czereśnie nie były wcześniej dobrze cięte, to takie cięcie na długie czopy przynosi dobre efekty. Даже если обрезка черешни не проводилась, то если вы будете так обрезать, оставляя длинные сучки, то это приведет до хорошие результаты. Nawet półmetrowe czopy w dolnej części korony. Мы можем говорить даже о длине сучков до 50 сантиметров в нижней части кроны. Tu sad lepiej cięty. Здесь вы видите сад, в котором уже обрезка производилась получше. Tu chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że czereśnie, jeżeli nawet nie są dobrze cięte, ale są cięte regularnie. Тут я хочу обратить ваше внимание, что даже если обрезка черешен проводится не совсем правильно, но обрезка проводится регулярно, то черешни tworzą wbrew pozorom dużo co najmniej przyzwoitych gałęzi bocznych. То все равно на черешнях будут образовываться достаточно порядочные боковые ветки. No, trzeba zachować dużą systematyczność w cięciu. Условием важным является то, что при обрезке нужно обязательно придерживаться систематичности. Tu gałąź, która została nadłamana. Здесь вы видите ветка, которая была надломлена. Miejsce nadłamania było tu. Видите, где было, вы видите место, я показываю, где произошел надлом. Gałąź w tej sytuacji rośnie słabiej i tworzy pąki kwiatowe. W takiej sytuacji wietka będzie rosti medleniej i będzie obrazować się większe количество generatywnych poczek. Tu kolejna gałąź nadłamana. Следующая ветка, вы видите, которая чуть-чуть надломлена. Pąki kwiatowe. Образовались генеративные почки. No, trzeba uważać z tym zabiegiem. No, z tym nadlamowaniem, конечно, нужно так соблюдать меру. Można przedobrzyć. Потому что можно уже чересчур постараться, i efekt будет обратным. Gałąź czereśni przycięta zupełnie jak na jabłoni, na klik. Здесь вы видите, что обрезка ветки черешни была произведена точно так же, как и на яблонях, по системе клик. Zwróćcie uwagę, że nastąpiła zupełnie podobna reakcja. Обратите внимание, что реакция, которая здесь произошла, точно такая же, как на яблоне. 1, 2, 3 silne pędy na końcu. Widzimy 3 silnych pobiega na końcu ветки. W środkowej części pędu pąki kwiatowe.
w średniej części widzicie generatywne płoczki. Tu stara gruba gałąź. I na niej pojawiają się хорошие nowe pobiegi. Tu proszę zwrócić uwagę, jaki długi czop. Myślę, że więcej niż pół metra. Pozwólcie, пожалуйста, сучок, który здесь оставлен, даже больше той длины, о которой я говорил, то есть более полуметра. W wyższej części korony usuwanie pędów skutkuje tym, że pojawiają się nowe pędy. Pod bardzo dobrym, korzystnym dla nas kątem. Опять же, если мы будем видеть, что мы обрезаем эти верхние части побеги, образуются новые, которые расположены под очень хорошим углом. Вершок. Это верхушка. Тут знайшов таке дерево, которое zostało potraktowane zupełnie jak w systemie nazywam Vogel Central Leader. Ja znalazłem takie drzewo w саду, które było obrezane po systemie Vogel Central Leader. Vogel Central Leader, centralny lider. Na wierzchu było pozostawione cztery pąki, dalej było kilka wyrwanych. Вверху оставили четыре почки, ниже были вырваны почки. И реакция есть такая, что również на концу пенду сильный взрост, ту пусто, бо не было пончиков, а ниже появляются ладные, поземные пенды. Снова мы видим вверху хороший рост, потом ничего нет, а ниже появились такие ветки. И то все. Это все пока. To, co chciałbym powiedzieć, to żeby...